Cześć! Zapraszam Was na recenzję Xiaomi Mi Note 10. Tak, to jest ten z aparatem 108 megapikseli. Teraz wszyscy razem robimy wielkie wow i przechodzimy do konkretów. Jak widzieliście, Mi Note 10 jest sprzedawany w typowym dla Xiaomi pudełku z typowym dla Xiaomi zestawem. W zestawie nie ma słuchawek, ale w sumie to żaden problem, bo i tak zazwyczaj nie używamy tych słuchawek z kompletu. Jest też w komplecie pokrowiec. Pokrowiec bardzo się przyda, ale o tym za chwilę. W zestawie znajdziemy również 30-watowy zasilacz. A jak wygląda sam telefon? Telefon wygląda ładnie i nowocześnie, chociaż w ciemnej wersji kolorystycznej dosyć skromnie. Jaśniejszy wygląda ciekawiej, to tak podpowiadam na wszelki wypadek. Jeżeli chodzi o jakość montażu wykonania, absolutnie żadnych zastrzeżeń nie mam. Obudowa jest porządnie spasowana, nic tu nie trzeszczy. Telefon jest trochę gruby i trochę ciężki, ale mimo wszystko dobrze się go trzyma w ręku. Jeżeli chodzi o odporność na zarysowania, jest przyzwoita. Mój egzemplarz po miesięcznym, nawet trochę ponad miesięcznym użytkowaniu wciąż wygląda jak nowy. Ekran nie został zarysowany, tył również wygląda bardzo, bardzo dobrze, ale to dlatego, że cały czas nosiłem ten telefon w pokrowcu, ponieważ ma on jedną irytującą niezmiernie mnie i wkurzającą cechę, wystającą oprawkę aparatów. Nie dość, że ona paskudnie sterczy, to jeszcze ma ostrą krawędź, przez którą trzymanie urządzenia nie jest zbyt przyjemne, bo po prostu trochę drapie. Serio, dosłownie drapie ten telefon. Co więcej, kiedy go odłożymy na płaską powierzchnię, potwornie się kiwa, a problem rozwiązuje założenie, moi drodzy, pokrowca. W pokrowcu telefon przestaje się kiwać, no a przy okazji mamy chroniony tył, a jak wygląda? No cóż, tak samo skromnie jak bez pokrowca. Powiem szczerze, wygląd Mi Note 10 specjalnie mnie nie porywa. Nie ma w nim efektu wow, nie ma w nim niczego, na czym, powiem szczerze, chciałbym zawiesić wzrok. Ot, porządnie zrobiony, estetyczny sprzęt. I tyle. Do ergonomii nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. Przyciski lądują pod palec, czytnik linii papilarnych również. Wszystko jest takie, jakie być powinno, poza tym, że no ta oprawka. Jeżeli chodzi o rozmieszczenie poszczególnych elementów, no to już objaśniam. Przyciski klasycznie na prawym boku, na spodzie USB-C, mini jack zaznaczamy i pojedynczy głośnik oraz oczywiście mikrofon. Na górze kolejny mikrofon i nadajnik podczerwieni. I tu od razu wspomnę o tym nadajniku podczerwieni. W telefonie, jak to w Xiaomi zwykle, mamy aplikację, która zmienia smartfon w pilota. Niestety możliwości, przynajmniej na polskim rynku, są trochę ograniczone, bo o ile ze sterowaniem telewizorem czy sprzętem audio-wideo nie ma problemu, o tyle na przykład z dekoderem kablówki, no niestety za Chiny ludowe to nie chce współpracować. No i na koniec zwiedzania, również na prawym boku, ale na dole, mamy szufladkę na karty. No i tu niestety smuteczek, bo tylko dwie nano SIM tam wchodzą. Nie ma możliwości powiększenia pamięci w tym smartfonie, czy już mamy kolejny problem. Więc jak już tak marudzę, to jeszcze dwa mankamenty, dwa braki w zasadzie, które są w tym telefonie. Nie ma ładowania bezprzewodowego i nie ma wodoszczelności. A co mamy na przodzie? Na przodzie mamy bardzo, 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 bardzo fajny wyświetlacz. Naprawdę, ten ekran jest z najwyższej półki. Porównywałem go z flagowcem, którego używam na co dzień w różnych warunkach, aż akurat w tegoroczne ferie dopisywało nam słońce. To w pełni słoneczny dzień, na naśnieżonym stoku, mnóstwo światła, a ten ekran był czytelny. Naprawdę bardzo komfortowo korzystało się z tego telefonu. Ekran oferuje naprawdę bardzo ładne, nasycone kolory, ale nie przejaskrawione. Ładnie nasycone, głęboką czerń, ma fajną ramkę, no i niestety ma zaokrąglone brzegi. Niestety, bo nie wszyscy to lubią. Ja akurat jestem przyzwyczajony, bo od lat używam telefonu z takimi brzegami, ale wiadomo, nie każdemu to przypadnie do gustu. Zatem tak dla porządku o tym wspominam. Oczywiście w menu nie zabrakło możliwości regulacji nasycenia kolorów. Jest również ciemny tryb interfejsu, jak widzicie. Jest również tryb czytania, czyli tryb filtrowania niebieskiego światła, oczywiście z możliwością działania automatycznego. Możemy sobie ustalić, kiedy ma się włączać, kiedy ma się wyłączać i działa automatycznie. I oczywiście natężenie tego filtra również możemy sobie regulować. Dodatkowo jest jeszcze filtr ograniczający migotanie ekranu, czyli jeżeli chodzi o przyjazność tego ekranu dla wzroku, to uważam, że jest ona bardzo wysoka, a jednocześnie, kiedy potrzeba, to ten ekran świeci naprawdę mega jasno i zapewnia bardzo dobrą czytelność obrazu. I jak już tak na froncie jesteśmy, to jeszcze dwa słowa o zabezpieczeniach. Czytnik linii papilarnych jest ukryty w ekranie i powiem Wam szczerze, że albo ja już się przyzwyczaiłem do ekranowych czytników, albo ten działa bardzo dobrze. Z jego pracy jestem naprawdę zadowolony, a jeżeli w jakiś sposób, z jakiegoś powodu ten czytnik nie będzie Wam odpowiadał,
to przednia kamerka oferuje układ rozpoznawania twarzy, ale przypominam, nie jest to układ 3D, tylko oparty o obraz przedniej kamery. Dodam, że nie daje się go oszukać zdjęciem, mi się to nie udało. Trzeba mieć przynajmniej jedno oko otwarte, nie działa w okularach przeciwsłonecznych, natomiast normalnie jego praca jest całkiem szybka i jest on naprawdę też zupełnie dobry. A co tam, kotku, masz w środku? Kotek w środku ma Snapdragona 730G. G, czyli gamingowego. Czy to faktycznie smartfon gamingowy? No to tu bym trochę polemizował. Ale w codziennym użytkowaniu jest to naprawdę dobrze działający, sprawnie działający, szybki smartfon. Nawet jeżeli gramy, to spadki wydajności nie są w jakiś sposób zauważalne, nie zabłyśniemy co prawda w benchmarku, ale spokojnie sobie pogramy, nie mówiąc już o obsłudze takich typowych codziennych zadań. Telefon działa płynnie, działa stabilnie i serio, ja nie narzekam, chociaż na pewno znajdą się tacy, którzy powiedzą 700, a czemu nie, kurczę, 855? No bo nie. Dla mnie zdecydowanie większym wrzodem, wiecie gdzie, był brak możliwości rozbudowy pamięci, bo powiem wam szczerze, te 128, które tu jest, to tak w moim przypadku bardzo mocno na styk, a jeżeli się nastawiacie na robienie dużej ilości dużych zdjęć, to psia krew będzie mało. Mi Note 10 zrekompensował mi te uciążliwości bardzo fajnym interfejsem. MIUI znamy i lubimy, ja się przyzwyczaiłem i lubię, a najbardziej lubię sterowanie za pomocą gestów, które w Xiaomi działa naprawdę fajnie, a do tego w interfejsie znajdziemy jeszcze parę innych przydatnych dodatków, które wielokrotnie już omawiałem, więc jeżeli chcecie wiedzieć, co tutaj w systemie znajdziecie, to zajrzyjcie do którejś z poprzednich recenzji któregokolwiek smartfonu Xiaomi. Mniej więcej tu jest to samo, bo o pilocie to już wam wspomniałem parę minut wcześniej. Parę słów o akumulatorze. Parę ciepłych słów. Bo akumulator jest naprawdę dobry. Dobra, okej, telefon jest dość gruby i niezbyt lekki, ale bateria naprawdę daje radę. To jest smartfon z gatunku dwudniowych, co biorąc pod uwagę jego niemalże flagowe możliwości, to dobry wynik. Właściwie nie udało mi się tego telefonu rozładować do zera w ciągu doby, aczkolwiek zdarzały się przypadki, że dobę kończyłem tam z wynikiem kilkunastu procent i telefon już zaczynał sygnalizować potrzebę doładowania. Na szczęście doładowanie następuje bardzo szybko, bo mamy szybkie ładowanie 30 W i bateria napełnia się nieco ponad godzinę od zera. Natomiast jeżeli chcecie sobie tak okazjonalnie doładowywać ten akumulator co jakiś czas, to warto to robić, bo wtedy te procenciki na początku ładowania lecą bardzo szybko i parę minut, a już mamy całkiem porządnie zapas energii uzupełniony. W praktyce przejechałem z tym telefonem z włączonymi dwoma programami do nawigacji, jeden z mapą, drugi no, z ostrzegaczem. To było włączone, czyli telefon pracował na pełnych obrotach i tak sobie pracował, że ja sobie zrobiłem z nim 6-godzinną trasę i miałem jeszcze połowę akumulatora. No to chyba fajnie, nie? Jeśli chodzi o zaplecze komunikacyjne, jest zupełnie w porządku. Jakość dźwięku jest dobra. Zarówno głośnik słuchawkowy, jak i głośnik ten zewnętrzny, dolny, grają dobrze, brzmią dobrze i są wystarczająco głośne. Telefon nie ma problemów z utrzymywaniem zasięgu. Ja przynajmniej takowych nie doświadczyłem. Poprawnie współpracuje z różnymi akcesoriami Bluetooth. No i moi drodzy, ma NFC i można nim płacić. No i chyba pora na najważniejsze, na aparat fotograficzny, rekordowy pod paroma względami. Poza tym, że rekordowo paskudnie wystaje, to ma rekordową matrycę o rekordowej rozdzielczości 108 megapikseli i rekordowym rozmiarze. I ilość aparatów też to jest rekordowa, no bo policzmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie pożałowali, co? A jakie to robi zdjęcia? Czy ja wiem, czy rekordowe? Robi po prostu dobre zdjęcia. Ale po kolei. Jeżeli chodzi o zdjęcia dzienne, nie można w zasadzie niczego tutaj skrytykować. Są po prostu bardzo, bardzo dobre. Nawet te robione z zoomem też są całkiem przyzwoite, a nawet jeszcze można powiedzieć, że i cyfrowy zoom do pewnego momentu naprawdę daje radę i oferuje dobrą jakość fotografii. Oczywiście ten zoom jest taki naprawdę też rekordowy, ale ja myślę, że poza dziesięciokrotność to kompletnie już nie warto wykraczać, bo daj to już mamy zwyczajny zoom cyfrowy, no i wygląda to tak, jak wygląda, jak zwykle. Aparat szerokokątny również jest w porządku, tylko tu trzeba pamiętać, podobnie zresztą jak w przypadku teleobiektywu, o
słabszej przysłonie, czyli o już spadku jakości zdjęć w przypadku, kiedy oświetlenie robi się nieco słabsze. Aparat do makro dodano trochę tak chyba na dokładkę, bo prawdę mówiąc to ja wolałem robić zdjęcia makro za pomocą obiektywu szerokokątnego albo głównego i w zasadzie też wychodziły zupełnie dobrze, bo tak naprawdę ten główny obiektyw też łapie ostrość już na dość krótkim dystansie. Z kolei ten obiektyw od makro wcale nie pozwala się zbliżyć aż tak bardzo, jak deklaruje producent, albo ja tego nie umiałem zrobić. No serio, ani razu mi się nie udało zrobić, powiedzmy tam z 2-3 cm zdjęcia, tylko musiałem ten aparat jednak trochę odsunąć, a rozmywanie tła działa po prostu dobrze. Dobrze fotografuje również przedni aparat, oferuje całkiem przyzwoite selfie, no i oczywiście oferuje to, co większość aparatów przednich, czyli prześwietlenie zbyt jasnego plonu, bo on się skupia na naszej twarzy. To typowe dla przedniego aparatu, więc nie krytykuję, tylko tak po prostu podpowiadam, żebyście się odpowiednio do fotki ustawiali. Jeżeli chodzi o fotografię nocną, no to cóż, ta duża matryca chyba trochę rozbudziła moje oczekiwania, bo na początku byłem nawet może nie rozczarowany, ale tak patrzyłem na te zdjęcia, patrzyłem i mówię, kurczę, że to niby to. Ale okej, zdjęcia są po prostu dobre, nie są najlepsze, jakie widziałem ze smartfona, ale są na naprawdę dobrym, można powiedzieć, że flagowym poziomie. Podobnie filmy, ale tu spotkałem człowieka, który zaczął narzekać, że telefon nie nagrywa w 4K w 60 klatkach. Nie wiem, dla mnie to nie jest problem, bo z praktyki wiem, że spora część telewizorów, które mają tam 4-5 lat, nie radzi sobie z odtworzeniem takiego materiału, a po to, żeby oglądać na ekranie telefonu, no to te 4K 60 to tak, no po co nam to? Wiadomo, ktoś może tego potrzebować, dlatego o tym wspominam, natomiast ja nie uznaję tego za wadę, bo ja po prostu nagrywam w 30 i wtedy nie mam problemu z kompatybilnością. W zasadzie na każdym telewizorku czy na innym dekoderku sobie to mogę puścić i pokazać na dużym ekranie. Tym, co mi się naprawdę już nie spodoba w filmowaniu, to, że nie mogę przełączyć się pomiędzy obiektywami w trakcie nagrywania filmów, a czasem bym chciał. Oczywiście, możemy nagrywać każdym z obiektywów, czy szeroko, czy tele, czy głównym, ale nie przełączymy się pomiędzy nimi, kiedy już zaczniemy nagrywać. Szkoda. Jeżeli chodzi o interfejs fotograficzny, to raczej gorzkich słów tu wypowiadać nie będę, bo w sumie jest przyjazny, jest wygodny, jest sympatyczny. Natomiast z racji tego, że mamy tu sporo dobra, parę rzeczy chyba przydałoby się zmienić. Powiem szczerze, nie mam pomysłu, co zrobić z ilością obiektywów, bo jak widzicie, mamy 5 pozycji i trzeba się trochę naklikać. Podobnie, jeżeli chodzi o tryby, i jeżeli chodzi o te tryby, to ja bym już chyba w tym przypadku, bo ich jest naprawdę wiele, wolał hamburgerowe menu. Względnie chciałbym mieć możliwość ułożenia tych trybów po swojemu, a nie tak jak zaproponował producent. No i jeszcze odnośnie aparatu, końcowe, ostatnie narzekanie, The Last One, zapewniam, rozmiar zdjęć tych z matrycy 108 mega. Jeżeli chcemy faktycznie używać 108 mega, a nie robić zdjęć z łączeniem pikseli, no to musimy się przygotować, że pamięci nam dosyć szybko może braknąć, bo zdjęcia potrafią mieć koło 10 megabajtów. Co nie jest fajne ani przy zgrywaniu zdjęć na komputer, ani przy przechowywaniu ich w pamięci, ani przy wysyłaniu ich do chmury. O publikacji w jakichś serwisach już nie wspomnę. W zasadzie wydawać by się mogło, że ten aparat mnie rozczarował, a na pewno nie spełnił moich oczekiwań. To nie tak. Aparat robi naprawdę dobre zdjęcia, bardzo szczegółowe i wszystko jest w zasadzie super, tylko powiem Wam szczerze, mnie wystarczyłby ten główny 108 megapikselowy, a te pozostałe to są tak trochę na dokładkę. Dobra, czasem jeszcze zdarzyło mi się używać szerokokątnego, tele to w zasadzie tylko w celach testowych, kurczę. Ten podstawowy jest na tyle dobry, że mógłby być sam i też by spokojnie dał radę. No ale przecież w obecnych czasach producent nie mógł po prostu dać pojedynczego obiektywu, ani podwójnego, bo to już passé, musiał naładować wiele. No i mamy wiele i w sumie jest uniwersalnie, jest przyjemnie. Trochę może taki lekki przerost formy nad treścią, ale ogólnie zapewniam, że z tego aparatu będziecie zadowoleni. Pora to wszystko podsumować. Wiecie, ja ze smartfonami Xiaomi mam trochę problem, bo za każdym razem, kiedy testuję i potem patrzę na cenę, to stwierdzam, że cena jest adekwatna do możliwości telefonu i w zasadzie każdy z nich można polecić przy danej cenie. Tak samo i ten. Ten możecie kupić za 1800, 2100 mniej więcej. Takie są ceny, tak się w tej chwili wahają. A czy warto sobie taki telefon sprawić? Jeżeli robicie dużo zdjęć, to sobie go kupcie, bo będziecie mieli sporo przyjemności, przynajmniej na początku, z zabawy tymi 5 obiektywami. Będziecie się cieszyli tą obfitością.
tą uniwersalnością będziecie sobie mogli poklikać, popatrzeć w różne tryby, pobawić się tym, a po jakimś czasie i tak zaczniecie robić zdjęcia główną matrycą, tak jak ja. Zdjęcia będą dobre, także raczej powinniście być zadowoleni. Będziecie również zadowoleni z akumulatora, bo jest naprawdę dobry i z tego, jak szybko on się ładuje. Sporo radości dostarczy Wam również bardzo dobry wyświetlacz, no i oczywiście dobra jakość połączeń, dobre funkcjonowanie telefonu w roli narzędzia komunikacji. Wydajność też jest niezła, jedynie pamięć mogłaby być nieco większa. A zatem mamy całkiem fajny sprzęt za całkiem fajną cenę i taki trochę może z racji tego aparatu must have dla gadżeciarzy. I tym odważnym stwierdzeniem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie, a ja oczywiście zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia, serwus, cześć!